Witam Państwa w piątek, 18 września, ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w serwisie informacyjnym Puls Dnia. Gliwicka policja prosi o pomoc w ujęciu dwójki przestępców, którzy 9 maja okradli przy ulicy Centaura na osiedlu Kopernika starszego mężczyznę. Złodzieje zabrali swojej ofierze portfel z dokumentami i kartę bankomatową, z której następnie wypłacili sporą ilość gotówki. Jeśli ktoś z Państwa rozpoznaje osoby uwidocznione na osiedlowym monitoringu oraz w kamerze zainstalowanej w banku, proszony jest o kontakt z policją pod widocznym na ekranie numerem telefonu lub poprzez anonimową skrzynkę kontaktową na stronie gliwickiej komendy. Wszystkim informatorom policja gwarantuje pełną anonimowość. W kolejny piątek na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ulicy Orląt Śląskich odbędzie się festyn integracyjny dla mieszkańców Szobiszowic. Organizatorzy zaplanowali plenerowy koncert talentów. W programie uwzględniono także liczne zawody sportowe, pokazy naukowe oraz kącik zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Okazja do hucznej zabawy jest niecodzienna. W tym miesiącu mija bowiem 25. rocznica powstania spółdzielni mieszkaniowej Szobiszowice, która administruje m.in. blokami na osiedlu Powstańców Śląskich. We wrześniu 1990 roku, no i to jest szczytny jubileusz, 25-lecie, no powstała z podziału Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a to osiedle jest troszkę starsze. Przede wszystkim pogoda jest nam potrzebna i zamówiliśmy pogodę na 25 i od godziny 12 do 17 będziemy gościć na terenie naszej szkoły, czyli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Zapraszamy serdecznie wszystkich. W sobotę o 20:30 kolejna przeprawa Piasta Gliwice. Niebiesko-czerwoni na własnym stadionie podejmą Lechię Gdańsk. Przyjezdni nie imponują formą w tym sezonie, jednak w swoich szeregach mają reprezentantów Polski, m.in. Sławomira Peszkę czy Sebastiana Mile. Podopieczni Radosława Latala natomiast cały czas prowadzą w tabeli ekstraklasy, jednak po ostatniej porażce ich przewaga nad pozostałymi drużynami nieco zmalała. Gracze Piastunek z pewnością będą chcieli wynagrodzić kibicom przy Okrzei gorycz ostatniej przegranej ze szczecińską Pogonią. Mamy tutaj lekkie kontuzje, mamy nadzieję, że jeszcze do soboty nam się uda to wszystko wyleczyć i będzie ok. Przegraliśmy ostatni mecz po bardzo złej drugiej połowie. Mamy nadzieję, że na własnym boisku przed własnymi kibicami się zrehabilitujemy. Od dziecka trenowałem w Lechii. Będzie to spotkanie dla mnie wyjątkowe i myślę, że dla naszej drużyny będzie również ważne. Jednak tego dnia muszę podejść do spotkania bez sentymentów i zrobić wszystko, żeby to Piast wygrał ten mecz. Już niebawem w Gliwicach odbędą się 10. Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w boksie. Akces zgłosiło 150 zawodniczek, w tym ekipy m.in. z Kazachstanu, Węgier, Niemiec, Rosji, Szwecji, a nawet Australii. Czterodniowa impreza otwarta dla wszystkich fanów kobiecego boksu odbędzie się w hali sportowej przy ulicy Jasnej 31 w Gliwicach. Pierwsze walki odbędą się w środę 23 września. Walki finałowe w sobotę 26 września. Gośćmi honorowymi turnieju będą znani pięściarze, m.in. Krzysztof Diablo-Łodarczyk oraz Damian Jonak. Jedną z najnowszych inicjatyw gliwickiego magistratu jest segregator życia. To nic innego jak zbiór najważniejszych informacji dotyczących stanu zdrowia osoby starszej lub schorowanej. Dokument ten w nagłych przypadkach może nawet uratować życie. Liczne sygnały ratowników medycznych wskazywały na to, jak konieczne jest uporządkowanie dokumentacji medycznej u każdego z mieszkańców. Stąd projekt, który ma na celu zasygnalizowanie mieszkańcom, jak ważna jest to idea, żeby dokumentację medyczną posiadali w jednym miejscu. W segregatorze życia na pierwszej stronie powinna się znajdować informacja dotycząca grupy krwi, chorób, na które dana osoba choruje, zażywanych leków. Dobrze by było, żeby też był telefon kontaktowy do osoby, która będzie mogła być w kontakcie z lekarzami czy ratownikami medycznymi w momencie tego nieprzyjemnego zdarzenia. Zakładamy, że segregator życia będzie znajdował się na półce w widocznym miejscu każdego mieszkania. Może to być pokój stołowy czy kuchnia. To już indywidualnie. Ważne, żeby było to miejsce widoczne. Pierwsze kilkaset sztuk rozdaliśmy na 4. rodzinnym pikniku seniora w Parku Chopina, który miał miejsce 5 września bieżącego roku. Po 50 sztuk mamy przygotowane do rozdania do rad osiedlowych, do wszystkich rad osiedlowych, natomiast jeszcze w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w pokoju 232 rozdajemy segregatory i jeszcze kilkaset jest do rozdania.
I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie.